7:09. Rozmowa poranka. Gościem poranka 7:09 jest Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczniemy od tego, co dzisiaj w naszym kraju jest najważniejsze. Mieszkańcy południowych województw mierzą się z powodzią. Przerażające obrazy. Czy rząd zdaje egzamin, jeżeli chodzi o działania, ochronę państwa, ochronę tamtych terenów? Myślę, że jeśli chodzi o komunikację tego, co się dzieje, to i rząd, i samorządowcy zdają ten egzamin w tym momencie. Myślę, że premier Tusk i jego ministrowie doskonale sobie zdają sprawę z tego, jakim w pewnym sensie politycznym ryzykiem jest brak działania, tak? W takich sytuacjach brak obecności, brak komunikacji, no i to próbują, to robią, tak? Od kilku dni. Myślę, że coś tak doświadczony właśnie jak premier Tusk, no właśnie doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że taka sytuacja, oprócz oczywiście tego, o czym pan też wspomniał, to niesie też ze sobą w jakimś sensie polityczne ryzyko na przyszłość. Stąd ta obecność, stąd ta komunikacja i stąd te działania. Myślę, że na razie nie było takiej, jeśli chodzi o władze centralne oczywiście, no to ta sytuacja jest taka, że myślę, że dzisiaj obywatele, odbiorcy tych komunikatów dobrze je oceniają. A czy można było się lepiej na to przygotować? I tutaj mam na myśli przygotowanie państwa po tym powodziach w 97, 2010 roku. Czy jednak gdzieś później pomyślano sobie, że już podobna skala powodzi nas nie spotka? No tutaj oczywiście myślę, że to pytanie, które pan zadał, będzie rozstrzygane w jakimś sensie dopiero już po samej, po tym jak ta woda opadnie i jak cała ta sprawa będzie rozstrzygnięta, że tak się wyrażę. Na ten moment wydaje się, że jest poczucie właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, że państwo i samorządowcy byli przygotowani na tą całą sytuację. Jak się domyślam, to teraz przed rządem będzie trudne zadanie, aby zrobić wszystko, żeby w przyszłości ze zjawiskami atmosferycznymi walczyć skuteczniej. Pytanie tylko, czy będzie chęć zajęcia się tym tematem, czy teraz będziemy zmagać się ze skutkami i potem temat na najbliższe lata ucichnie. No bo wiemy, jaka obecnie jest atmosfera, jeżeli chodzi o klimat. No i podejrzewam, że tego typu zjawiska będą czymś nieuchronnym w przyszłości. No zapewne tak, natomiast tak jak mówię wcześniej, no myślę, że cała ta dyskusja będzie się toczyć dopiero już w chwili, gdy ta historia się zakończy, czyli gdy woda opadnie, gdy te sytuacje się zakończą, wtedy zobaczymy, jak będzie dalej przebiegała ta dyskusja, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, no wydaje mi się, że na dzisiaj jest komunikacja będzie, jest dobrze oceniana przez odbiorców, obywateli. Mówi pan o tej komunikacji, o tym, że w takich sytuacjach trzeba być na miejscu. No i tutaj zdumiewające jest podejście polityków Prawa i Sprawiedliwości w tym czasie. No widzieliśmy w sobotę pikietę PiS-u, w której mówili, że Platforma to niemiecka partia, a Tusk będzie siedział, zamiast jechać tym ludziom pomóc, albo właśnie główny przekaz skierować do mieszkańców tamtych województw, zamiast politycznie się naparzać. No tak, rzeczywiście jest, w sobotę był ten zapowiedziany przez dłuższy czas już wcześniej wiec polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jest pewien dysonans poznawczy, nazwijmy to tak eufemistycznie, między tym, co dzieje się na południu Polski, a tym, co wtedy działo się w Warszawie. Ja zastanawiałem się, czy PiS odwoła ten wiec, tak się nie stało. Myślę, że on niewiele politycznie przyniósł Prawu i Sprawiedliwości, a raczej właśnie wywołał taki dysonans, to o czym pan mówi, że z jednej strony tu jest walka z żywiołem, a z drugiej strony tu jest polityka. Myślę, że wielu osobom się to po prostu nie spodobało, a przede wszystkim jest tak, że uwaga jest skupiona gdzieś indziej, tak? Uwaga odbiorców, obywateli, wyborców jest skupiona dzisiaj gdzieś indziej, wszystkie inne tematy przestały mieć takie znaczenie. No i pytanie właśnie, czy trochę ten obraz to nie jest podsumowanie Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich miesiącach, że tego pomysłu, tego wyczucia gdzieś zwyczajnie brakuje? No, myślę, Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich miesiącach, czy w ogóle zbliżamy się powoli do
15 października, czyli do chwili, gdy do rocznicy wyborów. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość powoli, znaczy inaczej, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas się mierzy z tym, że z takim poczuciem utraty władzy, z tego, że wydarzyło się coś, co nie do końca było przewidywalne, przewidziane wtedy właśnie, czyli strata władzy. Tak się wydaje, że Prawo i Sprawiedliwość rok temu miało takie poczucie, że jakoś to będzie, tak to mówiąc ogólnie, że z Konfederacją może się uda współrządzić w trzeciej kadencji. Tak się oczywiście nie stało. I myślę, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas się z tym mierzy, tak, że adresuje swoje komunikaty cały czas do twardego elektoratu, tego najtwardszego, musi też się mierzyć z kwestiami, to jest nowość, z kwestiami finansowymi, tak, musi się mierzyć z tym, że właśnie nie będzie miało takich funduszy, jak miało wcześniej, no ale na razie nie znalazło nowego języka, jeśli chodzi o to, jak się komunikuje ze społeczeństwem, z wyborcami. Wydaje się, że cały czas ten podstawowy komunikat jest właśnie komunikatem do najtwardszej grupy wyborców, a nie do nie jest to komunikat poszerzający elektorat. No właśnie, pamiętamy pierwszą kadencję, szczególnie PiS-u, gdzie mówiło się, że PiS to nie ma z kim przegrać, że z taką opozycją to będzie można rządzić i rządzić. I czy PiS dzisiaj nie stał się właśnie tym, czym Platforma stała się po tym 2015 roku, czyli że jedynym programem jest nienawiść do politycznego oponenta, czyli w tym przypadku Platformy Obywatelskiej? No, nienawiść to mocne słowo. Ja bym powiedział bardziej, że zastanawiające jest to, jak bardzo PiS przejęło taką retorykę dotyczącą praworządności, tak? To jest bardzo w jakimś sensie zabawne, że Prawo i Sprawiedliwość, politycy PiS-u teraz mówią, że nie ma demokracji, że kończy się praworządność i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to jest dokładnie to samo, co słyszeliśmy od polityków Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej przez lata, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. I mam wrażenie, że nigdy ta retoryka nie trafiała do szerszego właśnie grona wyborców, tylko bardziej była skierowana do tego twardego elektoratu, wtedy Platformy, a teraz Prawo i Sprawiedliwości, tak? Że Prawo i Sprawiedliwość dosyć, no właśnie dziwny sposób w jakimś sensie przejęło ten język, a nie proponuje własnych rozwiązań, choćby dotyczących no, takiej oferty dla wyborców, tak? Z tego Prawo i Sprawiedliwość zawsze, to był zawsze mocny punkt Prawa i Sprawiedliwości, że pokazywało jakąś ofertę, tak? Tym razem właśnie no, na początku tej drogi opozycyjnej, że tak się wyrażę, przez ten rok dalej przede wszystkim jest to właśnie mówienie o końcu demokracji, końcu praworządności. Mam wrażenie, że to jest przeciwskuteczne. Tak samo jak było zresztą przez wykonanie polityków Platformy Obywatelskiej przez ten czas, gdy Platforma była w opozycji na samym początku. I wyobraża sobie pan Jarosława Kaczyńskiego, nie wiem, Mariusza Błaszczaka w koszulce z napisem Konstytucja? No nie, tak tego sobie nie wyobrażam, ponieważ oczywiście ta koszulka i ten symbol jest symbolem samej Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Natomiast ten język jest zadziwiająco podobny w tym sensie właśnie, o którym mówiłem wcześniej, że no tutaj Platforma Obywatelska mówiła koniec demokracji, koniec właśnie poruszała się w tym samym rejestrze, że tak się wyrażę, co Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, co myślę, że jest no dosyć jednak w pewnym sensie zabawne. Tylko, że tutaj różnica też polega na tym, że jednak za Platformą Obywatelską stały duże zachodnie dzienniki, Komisja Europejska, Unia Europejska. No wyobraźmy sobie teraz, to też płynnie przechodząc do tego tematu, że Jarosław Kaczyński używa tego samego języka jak premier Tusk, który powiedział, że może podejmować działania, które będą uznawane za niezgodne z prawem, bo nie ma wyboru. To wyobraźmy sobie, że to powiedział Jarosław Kaczyński. Przecież tutaj przyjeżdżaliby, grzmialiby i koniec świata i koniec demokracji ogłaszaliby w Polsce. A tutaj temat właściwie jest zamieciony pod dywan, tylko w Polsce się tym przejmujemy. No, zwracam uwagę rzeczywiście na ważną rzecz, że tu nie ma takiej pewnej symetrii, że się tak wyrażę, między tym a tym, między taką sytuacją, jaką miała Platforma, a sytuacją Prawa i Sprawiedliwości. I sytuacja PiS-u jest po prostu no, trudniejsza, tak? Zwłaszcza ze względu na te kwestie finansowe.
Teraz zapowiadany jest kongres Prawa i Sprawiedliwości przy Susze, też 28 września zapowiadany, też zapewne nie będzie jakimś wielkim, odbywany takimś wielkim rozmachem, bo zwyczajnie Prawo i Sprawiedliwość teraz ma kłopot finansowy, tak? Myślę, że to też wpływa i na kampanię prezydencką, prekampanię prezydencką, przepraszam, i na sam proces właśnie wyboru tego kandydata na prezydenta. To mówiło się, zostając przy temacie wyborów prezydenckich, czy Witold Bańka był naprawdę taką realną kandydaturą, bo o nim się głośno mówiło? Wydaje mi się, że realną był taką kandydaturą, jaką są wszyscy pozostali ci kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast wydaje mi się, że po prostu Witold Bańka miał tam dobre notowania, tak mówiąc wprost. I to, że odmówił, tak się słyszy, kandydowania, było po prostu wielkim rozczarowaniem dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, tak jak mówię, dzisiaj nie ma kandydata na prezydenta. Dzisiaj jest partią, która musi się zastanowić też, co dalej, w tym sensie nie tylko kto ma być tym, kto ma być kandydatem, ale też właśnie jaki ma być przesłanie, jaki ma być przekaz, tak? No bo jak rozmawialiśmy wcześniej, wydaje się, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie ma nowego przekazu, nie ma nowego przesłania. To wszystko jest to, co było wcześniej. I kampania prezydencka, niezależnie od tego, czy poprowadzi ją Witold Bańka, czy Tobiasz Boheński, czy ktokolwiek inny, no będzie wyglądała mniej więcej tak samo, jak teraz wygląda polityka Prawa i Sprawiedliwości, czyli no, nie będzie prowadzić do jakiegoś poszerzenia elektoratu. Myślę, że to jest dzisiaj dla Prawa i Sprawiedliwości główne wyzwanie. Czyli nie ma znaczenia, czy jakiego modela, jak tutaj odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego, jakiego modela PiS nie weźmie na kandydata na prezydenta, no to bez skutecznych działań partii to ten kandydat sam sobie nie poradzi. Bez nowego języka, tak mi się wydaje, że dzisiaj głównym wyzwaniem paradoksalnie dla Prawa i Sprawiedliwości właśnie nie jest to, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, czy to będzie pan Nawrocki, czy pan Bocheński, czy pan Bańka, czy ktoś jeszcze inny. Natomiast głównym wyzwaniem jest właśnie to, żeby ustalić jakiś nowy język, tak? Nową propozycję, nową ofertę. No bo tak rozmawialiśmy wcześniej, rozmawianie o końcu demokracji i o tym, że w Polsce zaczyna się Białoruś, no nowych wyborców PiS-owi nie przysporzy. Teraz wracając jeszcze do tego tematu, jeżeli chodzi o prawo, to czy dzisiaj jesteśmy w Polsce w takiej sytuacji, w której prawo przestaje obowiązywać, nie jest pewnego rodzaju zabezpiecznikiem, jeżeli chodzi o działania polityków, tylko stało się instrumentem w rękach polityków? No, to jest pytanie na długą rozmowę, która się toczy cały czas, tak, wśród prawników, wśród ludzi, którzy się prawem zajmują. Myślę, że na pewno premier Tusk, który nazwał obecną sytuację właśnie tą demokracją walczącą, no musiał po prostu marketingowo też nazwać całą sytuację, tak? Myślę, że do chwili, gdy nie zmieni się lokator w Pałacu Prezydenckim, to będzie tak wyglądało, jak wygląda teraz, tak? Czyli będzie cały czas ten konflikt między i ta kohabitacja między Pałacem Prezydenckim a rządem. Co będzie później, no to oczywiście też zależy od tego, kto rzeczywiście zostanie nowym prezydentem i czy to będzie Szymon Hołownia, czy Rafał Trzaskowski, czy jeszcze ktoś inny. No ale patrząc na te działania, czy ta granica nie jest po raz kolejny przesunięta, że jak powiedzmy PiS wróci do władzy, to będzie jeszcze gorzej, że aż strach pomyśleć, co oni będą robić w myśl idei teraz my. No, to jest dobre pytanie. Myślę, że mój kolega Piotr Trudnowski, był szef klubu Jagiellońskiego, był prezes klubu Jagiellońskiego, wielokrotnie też to pytanie stawia wiele też osób, które tworzą tą debatę. No właśnie mówił tak jak pan, że konsekwencją tego wszystkiego jest to, że za następnej władzy będzie po prostu jeszcze gorzej. No, tutaj dzisiaj to jest naprawdę otwarte pytanie, tak? Jak będzie wyglądał dalej ten spór o praworządność po zmianie władzy w Pałacu Prezydenckim i po teoretycznej i hipotetycznej zmianie władzy w Sejmie, tak? Za 4 lub za 8 lat. Albo i nawet stawiam się w roli takiego wyborcy, który gdzieś był w centrum, skusiła go Koalicja Obywatelska, oddał na nią głos, powiedzmy, bo zależało mu na praworządności. No i co on teraz sobie może myśleć, tak? Że tutaj
oni szli z hasłami praworządność, będziemy bronić prawa, a tutaj słyszymy głos tego wyborcy premiera, że no w zasadzie to prawo teraz nie będzie miało znaczenia, bo musimy coś tam naprawić, że ci wyborcy mogą być skonfundowani. Zależy też oczywiście, jaki segment, kto dokładnie może być, tak pan mówi, skonfundowany, bo myślę, że nerdzeniowy wyborca Prawa Platformy Obywatelskiej, no to on oczekuje właśnie rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości, to dostaje. I odkręcania tego, co było wcześniej, to też dostaje mniej lub bardziej. Więc myślę, że ci rdzeniowi wyborcy Platformy są raczej zadowoleni z tej dzisiejszej sytuacji, z tego, że właśnie premier Tusk nazwał ją demokracją walczącą. Natomiast bardziej tu chodzi o tych wyborców niezdecydowanych, tych pośrodku, tych, którzy wybrali lewicę i trzecią drogę. No właśnie. Więc na pewno politycznie ciekawy czas, tym bardziej, że jesień zazwyczaj w Sejmie jest gorąca. Więc wszystko będziemy to śledzić. Dziennikarz Rzeczpospolitej Michał Kolanko był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. 7:09. Rozmowa poranka.